Piotr Strus. Piotrek, oczywiście organizacja ACA, to wszystko, co się z Tobą wiąże. Kiedy Cię zobaczymy? Bo tak od razu pierwsze pytanie, które mi się nasunęło i bez ogródek, bez wprowadzania. To przede wszystkim dzień dobry, miło mi Was gościć tutaj i witać się z Wami na konferencji Niko Sport Polska. Wracając do Twojego pytania, no już my słyszymy tam w kuluarach u nas, że szykuje się kolejna gala ACA. No i gdzieś ja, prawda, też również, gdy o tym słyszę, no to widzę siebie gdzieś tam na rozpisce, aczkolwiek jeszcze ani nie znamy dokładnej daty i terminu gali, ani nie jest 100% potwierdzony mój występ, aczkolwiek ja gdzieś tam zgłosiłem swoją obecność i chęć walki na koniec roku, tak więc możemy się spodziewać, że jeżeli gala odbędzie się i gdzieś włodarze i matchmaker ACA zobaczy mnie na karcie walk, to ja na pewno stawiam się w pełnej gotowości. To ja zapytam wprost. Końcówka tego roku, gala potwierdzona, rozmawiałem z matchmakerem. Warszawa, czy zdążysz już wrócić z podróży poślubnej i czy była już wprost oferta od ACA, żeby zawalczyć? Ja sobie nie wyobrażam, że Ty tutaj nie zawalczysz, biorąc pod uwagę to, co się stało, jak dobrze pamiętam, w lukiem. No to ja sobie tak samo nie wyobrażam nie zawalczyć na takiej gali, która, tak jak powiedziałeś, jest potwierdzona, no to oczywiście ja zgłosiłem swoją dyspozycję, że jestem gotowy, że dam radę. Co do mojego ślubu, który odbędzie się za niecałe 3 tygodnie, to z narzeczoną, a niebawem żoną mamy ustalone, że robimy na koniec roku podróż poślubną, po to, żeby właśnie móc pogodzić sprawy zawodowe z prywatnymi, żebym dał radę wystąpić na gali w tym roku, a po gali robimy sobie podwójne jakby takie celebrowanie i tego, że miałem walkę i tego wielkiego sukcesu naszego, że wzięliśmy ślub, tak więc myślę, że to wszystko się nam spina i takie są plany. Z tych zawodników dostępnych w wolumenie organizacji ACA, kogo Ty byś widział jako swojego rywala? Bo znasz pewnie dokładnie rozkład wagi średniej, masz doskonałą orientację. Jest taki rywal, którego byś wybrał Ty i na przykład chciał z nim zawalczyć z jakichś względów? Nie mówię o rewanżach na przykład. Nie, ja też o rewanżach nie mówię. Oczywiście cały czas chodzi mi 2 rewanże po głowie, czyli i z Czuzigajewem i z Albertem Durajewem, aczkolwiek z Albertem będzie to już problem zrobić. Z Czuzigajewem dalej jest. Aktualnie wiemy o starciu Haratyka z Czuzigajewem. Zobaczymy, jak ta walka się potoczy. Jeżeli wygrywa ją Czuzigajew, no to myślę, że jeżeli udałoby się, no to chętnie bym podjął rękawice do rewanżu. Jeżeli wystąpi nawet to Haratyk, no to myślę, że też fajne starcie, żebyśmy my się zmierzyli w Polsce na ACA 2 Polaków, nie jest to wykluczone. Aczkolwiek no, moim wiadomo marzeniem i celem jest walka o pas. Nie wiem, czy Federacja ACA już widzi mnie jako po raz kolejny zawodnika i pretendenta do pasa, ale jeżeli tak, no to ja się w ogóle przed tym nie cofam i jestem w stanie się przygotować, bo mimo ślubu ja cały czas trenuję, jestem w treningu, no i gdzieś tam mamy potwierdzone, tak więc ja też datę znam, no i się szykuję pod tą datę już. Już jak tak newsowo rozmawiamy, to też zapraszam do Klatka po Klatce. Rafał Haratyk nie zawalczy w Moskwie z Czuzigajewem, kontuzja go wyklucza z tego pojedynku i tak się zastanawiam, czy gdyby wystąpił na gali w Warszawie, a z tego co wiem, może wrócić do klatki w listopadzie, on naderwał mięsień dwugłowy, to chciałbyś się z nim zmierzyć. Myślę, że takie polsko-polskie starcie byłoby bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę układ sił w polskiej wadze średniej. Myślę, że na pewno by było fajnym zestawieniem, wszystkim by było fajne dla kibiców, dla mediów, dla nas też. Rafał to naprawdę silny gość. Z kontuzją wiem, bo niestety zdarzyła się warszawskim centrum atletyki przy sparingu ze mną, gdzie się szykował do Czuzigajewa, więc nie wiedziałem, ile wiecie, po prostu, nie oszukujmy się. No ale to jest prawda. Mam nadzieję, że nie będziemy tego traktowali jako rewanż teraz Haratyka na strusie, który zrobił mu kontuzję, ale wiadomo, że jeżeli by stanęło taka propozycja, że mogę z Rafałem zawalczyć, to tak jak powiedziałem, myślę, że to jest fajne wydarzenie dla nas wszystkich, zarówno dla mnie sportowe, bo Rafał to naprawdę solidna marka i bardzo fajny zawodnik, znamy się kupę lat, bo jeszcze na pierwszych obozach w Wałczu razem jeździliśmy i gdzieś tam sparowaliśmy, tak więc myślę, że naprawdę to starcie by było dla mnie ciekawe, no i dla fanów Polski też, no lepsze niż jakiś zawodnik z Rosji, który jest mało znany w Polsce. A tak to z Rafałem stajemy 2, myślę, że fajne nazwiska, które gdzieś tam dobijają się do czołówki Polski, jeżeli chodzi o zawodników MMA. No i ACA zyskuje, my zyskujemy, wy zyskujecie bardzo dużo. Fajne widowisko. Wszyscy zadowoleni. Ty też zyskałeś ostatnio kilku przyjaciół US, z którymi kiedyś walczyłeś, to tak ładnie ująłeś na Instagramie, to już się działo jakiś czas temu, ale przyjechała ekipa właśnie trenować do WCA, gdybyś to mógł trochę rozwinąć.
Dokładnie tak, przyjechało dwóch Bułgarów. Jeden, z którym biłem się 2 lata temu. No i ostatni mój rywal z Łodzi, czyli Sawow i Dipcikow. Dipcikow ostatnio mieliśmy szansę oglądać go na CA, jak rewelacyjnie w pierwszej rundzie zawalczył. No słuchajcie, ACA to jest fajne miejsce, to jest takie naprawdę połączenie wymarzonego swojego biura pracy, gdzie przychodzimy w luźnych spodniach i t-shircie i gramy w playaka i trochę pracujemy. I ACA jest takim miejscem, że idziesz bić się z gościem, można powiedzieć, że chcecie sobie zrobić gdzieś tam krzywdę i ubić tego drugiego, a potem spotykacie i stajecie się kumplami na tyle, że ja zarówno z Dipcikowem, jak i z Sawowym mam cały czas kontakt po walkach. Dipcikow przyjechał na walkę z Sawowem, wspierać Sawowa w walce ze mną, po czym tak naprawdę jeszcze przed walką i tak się przywitaliśmy, wymieniliśmy jakieś tam miłe i uprzejme jakieś tam zdania, tak więc naprawdę to ACA fajnie pokazuje, że naprawdę pomimo dziwnej profesji można zyskać przyjaciół na długie, długie lata i zawsze sobie z Dipcikowem wspominaliśmy to, że można powiedzieć, dla niego ta walka, mimo że była przegrana, jest bardzo dużą wygraną, bo jak to powiedział, uzyskał przyjaciela, a przegrał tylko jedną walkę. Macie gościa jeszcze do jutra, zdaje się, Tomasz Narkun odwiedził WCA, nie po raz pierwszy, na pewno nie po raz ostatni. Chciałbym zapytać, w jakiej twojej opinii Tomek jest w formie, jak ty sobie z nim radziłeś, no bo pewnie była szansa na wspólne spotkanie się podczas sparingów. Niestety nie miałem szans przetestować Tomka, ze względu na to, że mam... To był ten moment, kiedy pan młody wyjeżdża z kumplami na weekend, tak więc miałem swój kawalerski, Tomek chyba przyjechał w czwartek albo w piątek, mnie już nie było. Z kolei wczoraj robił szybkość tylko, więc nie robił za mi zapasów. No mam dzisiaj wtorek konferencję, też nie mamy mi na treningu, tak więc nie mogę wam za dużo powiedzieć o... No to o kawalerskim opowiedz. No udany. Bardzo dziękuję swoim kolegom i świadkom, było rewelacyjnie, no i to tyle, nie? Wiecie, jak to jest. Co było na kawalerskim, zostaje na kawalerskim. No niestety, nie podzielimy się tym. No mówię. No. Dobrze, że jestem, nie? Dzisiaj. No dobrze, to Damian Janikowski w takim razie. Walka z Tonym Gillesem. Fani powiesili wszystkie koty, psy i wszystkie inne zwierzęta futerkowe na tej gali. Generalnie ludzie nie chcą jej oglądać. Uważają, że będzie najgorszy rekord. Nie rekord, chyba nie chlubny. Pay-per-view. Tony Gilles, najsłabsze ogniwo prawdopodobnie na karcie. Wszyscy sprawdzili jego Sherdog i Damian 3-2 po walce z Michałem Materlo, po świetnej walce z Iliczem. Czy ty uważasz, że to jest w twojej opinii dobry rywal na ten moment kariery Damiana Janikowskiego? Słuchajcie, no Damian na pewno musi teraz, to jest ten moment, kiedy go musimy odbudować, bo jeżeli żylibyśmy go teraz na Mameda i kolejne by dopisał przegraną, aczkolwiek nie musiałoby tak być, no to wiadomo, że mogła ta kariera nie w tym kierunku pójść, w którym byśmy wszyscy chcieli. Damian to na pewno ogromny prospekt i talent, nie tylko w zapasach, ale w MMA i pokazuje to na każdym nam treningu. Czy to jest dobry zagrywka z punktu widzenia KSW? Słuchajcie, no chyba nie trzeba się oszukiwać, że KSW musi troszeczkę podbudować go i jego karierę, jeżeli chcą dalej budować dywizję średnią na Damianie Janikowskim, więc ciężko mi określić, że to jest ten dobry, bo powiem wam ze swojej perspektywy, wolałbym gościa, który jest na równi rekordem ze mną albo umiejętnościami, niż słabszego, ponieważ z takimi się dużo gorzej walczy. Walczysz przede wszystkim z presją, że tylko musisz go ubić i musisz z nim wygrać, bo co będzie, gdy nie daj Boże powinieneś się noga. Wtedy już, tak jak powiedziałeś, nie tylko te maskotki zostaną powieszone, ale Damian zostanie powieszony, jeżeli by przegrał tą walkę, więc oczywiście nie świadczy o tym jego forma, bo formę ma wyśmienitą i naprawdę daje radę. Aktualnie zaczął, z tego co wiem, już okres wyświeżania, więc bardzo fajnie, bo na pewno zaprezentuje to podczas walki. No i mamy nadzieję, że walka potrwa krótko i z korzyścią dla Damiana. Tego mu życzę z całego serca i wierzę w to mocno. Sawow i Dipcikow to teraz koledzy, a kolega ze szkolnej ławki rozwija się bardzo fajnie menadżersko. Trochę też dzięki tobie, bo to się od twojej walki zaczęło na właśnie ACB jeszcze. Tak naprawdę moja przygoda z tym panem w koszuli tu przed nami, czyli Arturem Ostarzewskim, zaczęła się od walki na KSW. Wtedy mieliśmy mały, krótki epizodzik już pierwszej współpracy. Potem chwilę przerwy, potem moja dwuletnia prawie przerwa od sportu, no i nagle dostaję, pamiętam jak dzisiaj, to było święto pizzy narodowe, dostaję telefon od Artura po, nie wiem, pół roku w ogóle z braku kontaktu, więc byłem bardzo zdziwiony, jak dzwonił.
ty słuchaj, bo chciałeś tam walczyć, a bajsem siedzę tutaj, rozmawia, że może ty byś zawalczył. Nie chcesz? Mówię, no chcę. A ile mam czasu? No masz 10 dni. No mówię, aha, no to mam jeszcze 10 dni i 10 kilo do zrzucenia, więc nie ma szans, załatw catchweight i bierzemy to. I tak się zaczęło to po prostu. I tak się udało wrócić. Z tego, co dochodzą mnie słuchy, co udaje mi się gdzieś tam przejść w internecie, to ludzie się cieszą, że wróciłem. Ja też się bardzo cieszę z tego, nawiązuję nowe kontakty, nową współpracę z Niko Sport Polska. Jestem bardzo zadowolony, zadowolony również z managementu jestem, tak więc jestem szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Ja bym chciał, żebyś jedną plotkę skomentował, bo zakulisowo się mówi, że stajnia Artura Ostrowskiego rozrasta się dlatego, ponieważ on nie pobiera gaży od zawodników, robi to za darmo. Pro bono? No nieprawda. Nieprawda. Nie, ale... Dlatego nie był na Kawalerskim? Dziękuję Państwu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.